tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i fat. Choć taki maleńki chce ocalić wielki świat. Skory do pomocy, nawet w ogień skoczy. Nigdy się nie lęka, zwalcza zło. A gdy go potrzebujesz, przybędzie raz, dwa. Nasz mały tabaluga, on zawsze sobie radę da. Zły bałwan chce zamienić w śnieg, co tylko wokół trwa. Lodowe kule wystrzeliwuje, by czynić zło, sposoby zna. Wkrótce będziesz duży, każdy ci to wróży z nas. Nie bój się i tyle, to dzięki swojej sile fruniesz sam, aż hen do gwiazd. I między planetami nie będziesz nigdy sam. Choć bardzo to daleko, dopełni się twe szczęście gdzieś tam. Sól w nadmiarze szkodzi. Moja wieża bije twojego pionka. Przykro mi, panie. Bierz go. Zostało mi jeszcze dużo pionków. Wasza oziębłość jest dziś w dobrym humorze? Tak. Właśnie podniosłem czynsz w moich 100 najbardziej zrujnowanych jaskiniach. To poprawiło mi nastrój. Gdzie jest resztę Arktos, pionków? Arktos do nas? Gdzie jest Arktos? Co się dzieje? Delegacja obywateli pragnie widzieć się z waszą wysokością. Co? Czy dziś są moje urodziny? Chcą mnie obsypać prezentami? Nie, panie. Mają zamiar obrzucić cię zgniłymi owocami. Wprowadź tych wichrzycieli. O, uważajcie, ostrożnie. No, czego chcecie? My, robotnicy Lodolandii, pod groźbą strajku żądamy wyższych płac i lepszego jedzenia. O! Tak, właśnie. Wy? To jest rewolucja? A więc będę musiał was zamrozić. Panie, lepiej, żebyś był dla nich uprzejmy. Nie cierpię być uprzejmy. Jest ich bardzo wielu. Tak? Przyszliście w odpowiednim momencie. Właśnie chciałem ogłosić przyznanie specjalnej premii dla wszystkich robotników. Więcej pieniędzy? Nie, więcej lodów. Ależ panie, żeby zrobić lody, trzeba wody, której nam brakuje. Oczywiście. Cisza, chyba wiem, co mówię. Ale nie wszyscy lubią lody. Wszyscy przepadają za lodami, a ty nie. Chcemy lodu. Odtąd każdy będzie dostawał codziennie porcję lodów. Podwójne lody czekoladowe w wafelku dla wszystkich. A zaczniemy od wielkiej ceremonialnej uczty. Hurra! Powiedz, Jakubie, jestem czy nie jestem największym w historii władcą Lodolandii? Bezsprzecznie tak, ale dalej nie mamy wody potrzebnej do zrobienia lodów, które obiecałeś robotnikom. A więc poszukasz jej. Cóż prostszego dla ministra do spraw zasobów wodnych? Postawmy sprawę jasno. Nie masz wyboru. Albo znajdziesz dla nas wodę, albo cię zamrożę. Mam nawet pewien pomysł. Chyba przyznasz, że strach pobudza umysł do pracy. Spójrz, Grzebcio jest w starej kopalni soli. Cześć, Tamalunga. Cześć, Miloniu. Cześć. Cześć, Grzebciu. Co porabiasz? Pychotka. Inaczej smakuje ze szczyptą soli. Tak, nie wiedziałam, że marchewka z solą może być taka smaczna. Naprawdę? Spróbuj. No i jak? Pycha. Tabalugo, Tabalugo, chodź szybko. Chodź szybko. Co się stało?
Jakub tu jest? Przyprowadził lodolandczyków. Są nad rzeką. Coś tam robią, ale nie wiemy co. Chodź, Miluniu. Są, widzę ich. Co to jest? Chyba jakiś mur. Co oni sobie myślą? Wtargnęli tu niespodziewanie, bez pozwolenia. Zaraz to wyjaśnię. Zaczekaj, ta malugo! Wstrzymać pracę! Ach, ta wieczna podejrzliwość. Czy mieszkańcy Rajskiej Doliny nigdy nikomu nie ufają? Co to jest, co? Prezent dla was. Dar naszego życzliwego i hojnego wodza Arktosa. Symbol przyjaźni i współpracy łączący nasze potężne państwa. Znak pokoju. Co? A ty traktujesz nas jak wrogów. Odradzałem mu to. Mówiłem, że to strata czasu, że nie warto realizować tego projektu. Jakiego projektu? Proszę. Każdy, kto nie umie ani latać, ani pływać, nie może przedostać się przez rzekę. Jego oziębłość wielkodusznie zdecydował się wznieść dla was ten wspaniały, wygodny i trwały most. Przyznaję, że podoba mi się ten pomysł. Tak, przydałby się most. Tak. Dostajecie nie tylko most, ale i jezioro do pływania i zbiornik świeżej wody. Aż 3 dary w jednym. Bo ja wiem... Niech Rada podejmie decyzję. Czy to jest dobry pomysł? Nie bardzo wierzę w jego szczere intencje. Arktos nam dokucza od wielu, wielu lat. To... Dlaczego nagle chce zrobić nam prezent? Właśnie. Podobno każdy może się zmienić. Wyobraźcie sobie mieć tyle wody. I most na rzece. Tak, to bardzo dobry pomysł. Naprawdę. Przegłosujmy to. Każdy, kto zgadza się na budowanie mostu, niech to potwierdzi. Ja. Ja też. Ja. A teraz proszę, kto jest przeciw? Zgoda. Przyjmujemy dar. Tak, wspaniale! To dziwne. Sucho jak na pustyni. Zabrali nam wodę. Kradnie nam wodę. Wasza mroźność, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, realizujemy w tej chwili projekt Sztuczne Jezioro. Rajska Dolina wypełnia się wodą. Świetnie. To najlepszy plan, jaki kiedykolwiek wymyśliłem. To mój projekt, panie. Mój plan. Mój. Właśnie mówiłem, że twój. Jaka jest ta woda? Doskonała, smaczna i słodka. Można śmiało podwoić produkcję lodów czekoladowych. Uchu, co słychać u naszych sąsiadów? Czy obudzili się już? Zapora spowodowała powódź, która może zniszczyć Rajską Dolinę. Widzicie? Więc jednak to był podstęp. A nie gest przyjaźni. Arktos wcale się nami nie przejmuje. Ach, i co my teraz mamy z tym zrobić? Zburzymy tę tamę. Tylko jak? Może mnie się uda.
Uważaj, tam jest głęboko. Pomożemy ci. Spróbujmy ją staranować. Dobry pomysł. Chodźcie wszyscy. Staniemy po tamtej stronie. Raz, dwa, trzy. Mocniej. Jeszcze. I jeszcze. To na nic. Muszę wymyślić coś innego. Powiedz wszystkim, żeby schronili się gdzieś wysoko. Nie. Wyborne. Pycha. Wasza mroźność. Nie widzisz, że jestem zajęty? Pragnę ci, panie, przypomnieć, dlaczego że... Dlaczego mi ciągle przeszkadzasz? Nie mogę nawet spokojnie zjeść lodów. Czego chcesz? Obiecałeś, że jutro wydasz ucztę lodową dla swoich poddanych. Ech, zanudzasz mnie. Dostarcz mi więcej tej wspaniałej, słodkiej wody, a zrobimy tyle lodów, że starczy na 100 uczt. Po co przyszedłeś? Czy mógłbyś przygotować lody na ucztę? Nie. Dlaczego? Już nadszedł czas. Mam za mało wody. Ale teraz mamy jej mnóstwo. Pobieramy ją z Rajskiej Doliny. Chodź, kolego. Dziękuję, Tabalugo. Nie płacz, synku. Odpływamy. Możemy utonąć, ale przynajmniej nie umrzemy z pragnienia. Fu! Nie wiadomo! Ta woda zrobiła się słona! O, fuj! Co? Rzeczywiście! Jak źródlana woda mogła zmienić się w słoną? To proste! Zasoliła się! Tylko ciekawe, skąd wzięło się w niej aż tyle soli? Wiesz skąd? Z naszej kopalni soli, to oczywiste. Ale przecież w pobliżu kopalni nie ma wody. Teraz jest. Woda wypłukuje sól z kopalni i przez to właśnie nie nadaje się do picia. Coś mi się zdaje, że Arktosa czeka niemiła niespodzianka. Pośpieszcie się. Napełnijcie zbiorniki i odpływamy. Szybciej, nie mamy czasu. Zobaczysz, Arktos dostanie ataku wściekłości. Wcale mnie to nie cieszy. Lepiej pomyśl, co zrobić, żeby zburzyć te tamy. Ja nie mam żadnego pomysłu. Hej! Co? Jakie zwierzęta znają się na tamach? Oczywiście bobry! Tak, to pewne. Racja. Ale bobry budują tamy, a nie burzą. Bo dotychczas nikt ich o to nie prosił. Do usług. Zapory nie mają przed nami tajemnic. To jest myśl. Jasne, pomożemy ci, Tabalugo. Spróbować i wtedy.
Pewnie, no pewnie. Co? Szanowni goście! No Misiu, daj troszkę. Drodzy przyjaciele! Uciszcie się, spokój! Drodzy moi, szanowni zebrani, mam zaszczyt ogłosić, że w naszym ukochanym Sopelkowie wprowadzamy nowe zwyczaje. Od dziś każdy będzie dostawał za darmo podwójną porcję lodów czekoladowych. Brawo! 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 Dla mnie! Podaj, podaj teraz do mnie! Teraz ja! Dzień dobry! Cześć, Bobry! Cześć, Sobalugo, witaj! Witaj! Pograsz z nami! Chodź do nas! Przyjaciele, mam dla was zadanie. Później, Tabalugo, teraz popływajmy. Ale to jest bardzo ważna sprawa. Musicie zburzyć tamę. My budujemy, nigdy nie burzymy. Im więcej zapór, tym więcej wody. A my uwielbiamy wodę. Widzisz, co tu się dzieje? O rety, teraz rozumiem. Słuchajcie, chłopaki, na niebieskiej rzece jest tama, którą musimy zburzyć. Za mną! Wspaniale! Pyszna uczta! Wspaniale! Cudownie! Brawo, brawo! W dowód uznania dla mojej szczodrobliwości proponuję toast. Moje zdrowie największego w historii władcy w Lodolandii. Panie, panowie, za Arktos! Za Arktosa! To wstrętne! Oszukał nas, to zniewaga! Specjalnie dał nam to świństwo! To oszust! Chce nam to zrobiłeś celowo, żeby nas obrazić! Tak, to popłaść, jak mógł! Wszyscy daliśmy się nabrać! Nie, to zróbmy strajk generalny! Precz Arktosem! 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 Proszę o ciszę! Żeby poprawić wam humor, proponuję każdemu dodatkową porcję lodów. Czy on sobie z nas kpi? Precz z Arktosem! 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 Każe się uciszyć w ciągu 5 sekund! Raz, dwa, trzy! Cztery i pół! To wszystko masz, Alina! No i jak? Bardzo ciężko. Wezwijmy inne bobry. Odkręć zawór. Chcę sprawdzić, skąd bierze się ta sól. Panie, to zbyt niebezpieczne. W rurze jest bardzo wysokie ciśnienie. Może lepiej sprawdźmy tamę. Natychmiast odkręć ten zawór. Tak, panie. Kręć powoli. Ależ, panie, próbuję. Pośpiesz się. Jak wam idzie? Prawie się przebiliśmy.
Lepiej przenieście się w inne miejsce. Mhm. Zawsze muszę wszystko robić sam. Wierz mi, panie, to nic nie da. Jeśli to prawda, to zgadnij, kogo czeka dostarczanie dodatkowej ilości wody do Sopelkowa? Co się stało? Wszyscy na brzeg! Tama przerwana! Ratunku! Zakręć to! I taki był koniec słynnej Tamy Arktosa. I samego Arktosa. A jeśli znowu zechce budować Tamę, niech lepiej sprawdzi, czy nie ma nas w pobliżu. Wiesz co? To wcale nie był taki zły pomysł. Jaki? Żeby zbudować tu most. Biedny Grzebcio musi wędrować cały dzień, aby odwiedzić rodzinę. Oboje powinniśmy się cieszyć, ty i ja. Jak to? Tym, że możemy latać. Milonio! Jeszcze mały z ciebie smok i drogi masz przed sobą szmat. Bierz przykład z najjaśniejszej z gwiazd, by stać się nią za milion lat. Ciepło lepsze jest niż chłód, a Lodolandii król, choć wie, że roztopisz go jak lód. Zobaczymy się znów. Bądź zdrów! Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Anny Gwarek, Dorota Dziadkiewicz. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmowa. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Piosenki z tekstem Krzysztofa Rześniowieckiego śpiewał Krzysztof Imelańczuk. Wystąpili Tomasz Bednarek, Tomasz Grochoczyński, Rafał Żabiński, Agnieszka Kunikowska, Mirosław Jękot, Mirosława Krajewska i inni.